jesteśmy z tamtej strony Wisły z naprzeciwka. Mamy swój fason i swój własny szyk. Gdy nam na wódkę brak, lubimy popić piwka. Wtem nie dorówna nam warszawski żaden łyk. Rzuć bracie blagie i chodź na Pragę. Weź grube lagie, melonik tyć. Zobaczysz plagę, dziewczynki nagie. Każda na wagę ma to co wisz. Wyleła magię i babę jagie. U nas się bierze pod żebergo i za kark. Więc podnieś flagę, weź na odwagę i chodź na Pragę pod Luna Park. Demolka to jest, co? Kurki zostały. Chodź, zobaczymy tutaj. Chodź, tutaj zobaczymy. Tam jest garaż. Schody na górę, zaraz co tam się dzieje na górze. Nie widzę. O matko. Siostra. Ale ty, no na maksa. Co oni tutaj demolowali te laski? Tu jest piwnica, znaczy piwnica to jest garaż chyba. Tam było wejście od dołu. I tu jest jeszcze zejście na dół, patrz. Tu jest jeszcze zejście na dół. Kurde. Spodziewałem się, że będzie mniejsza demolka. Podobnie. Jakieś lustra zostały. Ale pomieszczenia tu są duże, co? To jest ładny dom, szkoda, że się tam można wiedzieć. 97. Kalendarz. Jakieś segregatory. Rura od odkurzacza. Jakieś resztki sprzętów. Nic ciekawego raczej. Kominek. Jakieś zdobienia. Tu jakiś kinkiecik był. Rury zobacz, wyrywali. Znaczy ze ścian. Dla złomu. Wszystko powyrywane. Tu ktoś podobno coś zostawił w kominku, tylko ja tam nie wejdę. Wiesz co, jakieś... Nie wiem, jakąś
Jakbyś puszkę jakąś znalazła, jakąś taką w miarę hermetycznie zamkniętą. Ale to było chyba kilka lat wstecz, więc... Chciałbyś mi pokazać to. Więc może nie być jej już. To masz sobie tam przyświeć. Nie wiem, tam się chyba ktoś wpisywał albo coś, nie. I wiem, że była ukryta tutaj. Chyba, że to chodziło o którąś z tych dróg. Nie, może już jej nie być, wiesz, to było chyba ze 2-3 lata wstecz, więc... Kto wiedział, to ją już tutaj szukał, nie? A co tam było? Oni się tam chyba wpisywali albo coś zostawiali, nie wiem, to jakaś zabawa była taka. Szczerze nie ogarniam tego. Ale parkiecik jeszcze całkiem fajny i zdrowy. Dobra, no to parter. A to już to jest. To jest jeszcze kibelek taki w dobrym stanie. W miarę. Brudzik. W takim starym stylu, zwłaszcza z zewnątrz on wygląda bardzo. Bardzo taki, wiesz, jak taki pałacyk mały, nie? Willa, pałacyk. Chciałem spróbował wejść na górę. O ile radę w ogóle tymi dziwnymi ścieżkami. Gdzie były te schody? Na górę? Tutaj, tak? Tu są. A nie, ty. Tu jest lepsze wejście. A ten drugi. To my żeśmy tego nie widzieli. Tu jest lepsze wejście. No to luz. Myślałem, że jest gorzej. Myślałem, że gorzej jest tym wejściem. Okej, tam jest poddasze. Ale to zaraz tam dojdziemy. No to zobaczmy, co tutaj. Wanna. I tych łazienek trochę tu było, nie? No, ja na taki dom. Ja też to świeżo. Książka jest. Nie wiem, lubisz czytać to. Lubisz czytać to, może sobie przeczytaj. Graffiti, ale nawet. Jest jakiś balkonik teraz. Dobra, to nie uważaj, bo tam sąsiedzi są. Nie. Flaszem tam przynajmniej. Nie strzelaj. No i kolejna łazienka. Aha, wiem. Sobie przypominam, wiesz. Prawdopodobnie chodzi z tymi łazienkami o to, że ktoś to szykował pod dom publiczny. Tak, takie tam krążą pogłoski, no ale zobacz. Tu jest już która czwarta czy piąta łazienka. Może mini hotel. I te łazienki są malutkie, zobacz. To jest tylko... I to prawdopodobnie było szykowane pod takie małe... No tak, łazienka, sypialnia. Ale taka wielka, no i co tu by było? Co? I to by był na przykład pokój taki. Udziek, tak. Nie? Ale to pewnie. Co? No, że ci jeszcze masz... Też pokoje. No wszystko pokoje. No, nikt normalny nie robi aż tyle łazienek, słuchaj, w swoim domu, bo... No bo, może kuchnia? Może no bo po co? No to chyba to był taki był motyw, nie? No, to czemu się zerwało? O, to nie wygląda za dobrze, w momencie. Nie, najlepiej. To się rozsypało totalnie. Czekaj, zobaczę te schody, jak one w ogóle... Czy one są wytrzymałe? To są jeszcze jakieś pokoje, tak? Czekaj. Patrz to. Co? No tutaj się totalnie rozsypało wszystko. Ale poddasze to jest całkiem spore. Ładne, nie? Tyle miejsca. Jakaś imprezownia, nie? Teraz.
Stolik jest. Fotel jest. Szlakiem śmiałych. To znaczy, to jesteśmy trochę śmiali, że tu wchodzimy. Ale nic, bo tu książka jest Szlakiem śmiałych. I mówię, że to książka o nas trochę. Nie? Fajny widok, jak tak stoisz na środku. Możesz tu wejść, śmiał. Dwa samochody, wszedłby i trzeci, ale są tylko dwie bramy. A w części? Łatwo ci mówić, bo ty jesteś trochę mniejsza. A tu jest pełno kolców. Jakieś róże tu chyba są. Ciekawe, czy tam jest wyjście z drugiej strony. Od tamtej ulicy. Boczne wejście.